Chciałbym przekazać garść, porcję praktycznych uwag, rad, które myślę, że mogą Państwo później spokojnie sami wykorzystać w praktyce, no, chociażby po to, żeby czasami nawet bez pomocy prawnika samemu sobie poradzić, na przykład z umową o zachowaniu poufności. A rzeczywiście wokół tak zwanych NDA-ów, czyli Non-Disclosure Agreement, ta nazwa angielska bardzo często w Polsce jest używana na przemian z nazwą polską, czyli umowa o zachowaniu poufności, narosło sporo nieporozumień. Te nieporozumienia szczególnie widoczne są na etapie pozyskiwania finansowania, zwłaszcza jeżeli to jest pozyskiwanie finansowania na etapie seed, czyli sytuacji, kiedy mamy potencjalnego przedsiębiorcę albo już przedsiębiorcę, który ma jakąś świetną ideę biznesową i który chciałby uzyskać finansowanie. I zazwyczaj jest tak, że przedsiębiorca bardzo boi się, że ktoś mu ukradnie pomysł, a z kolei inwestor boi się, że ponieważ ten pomysł jest na tak wczesnym etapie, że jeżeli podpisze umowę o zachowaniu poufności i ostatecznie okaże się, że nie skorzysta z danego pomysłu, no to wcześniej czy później przyjdzie ktoś z podobnym pomysłem, no i wówczas poprzedni kandydat na bycia klientem inwestora no, zgłosi roszczenia polegając na tym, że będzie uważał, iż po prostu jego pomysł został tak naprawdę uzyskany od niego, ten pomysł od niego i została naruszona poufność. I tak, ja tylko jeden przepis zacytuję, bo wiem, że przepisy prawne mają to do siebie, że są trudne zwykle w lekturze dla nieprawników, ale w tym wypadku warto, bo wiele osób, które zaczyna poznawać temat NDA-ów, poufności, tak naprawdę nie wie, czy polskie prawo gdziekolwiek definiuje tajemnicę. Definiuje. Jest ustawa nie o tajemnicy, ochronie tajemnicy czy ochronie poufności, tylko o zwalczaniu uczciwej konkurencji, ale tam w jednym z przepisów, w artykule 11 jest zapis, który definiuje, dokładnie określa, co to jest tajemnica przedsiębiorstwa. I tu mają Państwo definicję, którą sobie można przeczytać, a tutaj ja ją przełożę na po prostu trzy podstawowe elementy, które z tej definicji wynikają i które trzeba zapamiętać. Żeby można było mówić o tajemnicy przedsiębiorstwa, czyli żeby można było mówić o czymś, co podlega ochronie przez przepisy prawa i co później też chcielibyśmy chronić w ramach zawieranych umów, to po pierwsze, musimy dysponować informacją o wartości gospodarczej. Wcześniej na poprzednim slajdzie było szereg określeń, które dotyczących, co to może być ta informacja gospodarcza. Informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub jakiekolwiek inne informacje, które posiadają wartość gospodarczą. Nie da się określić precyzyjnie, co ma wartość gospodarczą, a co nie ma. Natomiast można z góry założyć, że jeżeli nie chcielibyśmy, aby wszyscy o tym wiedzieli, no to to jest informacja, która ma dla nas pewną wartość gospodarczą. Musi być to informacja nieujawniona publicznie. Jeżeli jest to informacja, którą można znaleźć w sieci, to nie jest informacja, która może stanowić tajemnicę. Przy czym nie jest istotne, że nie jest na naszej stronie internetowej. To nie chodzi o to, że my nie udzieliliśmy wywiadu prasie i o tym nie powiedzieliśmy. Ważne jest to, że nie można do niej dotrzeć, używając publicznie dostępnych czy powszechnie dostępnych różnych ścieżek dostępu do najrozmaitszych informacji. Na przykład, bo jeżeli uczestniczymy w procedurach zamówień publicznych i zawrzemy umowę w ramach tych procedur, to umowa oraz w znaczącej części oferta, o ile nie zastrzegliśmy sobie co do niektórej części tajemnicy przedsiębiorstwa, są jawne. Czyli każdy może pójść do zamawiającego i powiedzieć, chciałbym, poproszę o kopię umowy zawartej z firmą X, poproszę o kopię jej oferty, poproszę o kopię wszelkich dokumentów, które składała. I zatem wówczas wszystkie informacje zawarte w tej dokumentacji, nawet jeżeli nam się wydaje, że nie są publiczne, one są publiczne, bo można do nich mieć dostęp. No i trzecia rzecz, najważniejsza, jest to informacja, co do której podjęto działania, aby pozostały one tajemnicą. No, tylko to nie jest też tak, że
powinniśmy, że z tego, co powiedziałem wcześniej, powinien wynikać wniosek, że zawsze, w każdym wypadku powinniśmy zawierać NDA. W przypadku, jeżeli chcemy z kimś rozmawiać o kwestiach, które uważamy za tajemnicę naszego przedsiębiorstwa. No, najwięcej sporów, czy najwięcej problemów jest oczywiście, dotyczy tego, czy coś, co nawet ja uważam za tajemnicę, za moją tajemnicę, za coś, co nie powinien ujawnić publicznie, czy ma jakąś wartość gospodarczą. Jeżeli mam zamiar uruchomić biznes polegający na sprzedaży warzyw na rogu ulicy X, skrzyżowanie z ulicą Y, to czy to może być tajemnica przedsiębiorstwa? Może, w pewnych okolicznościach tak. Na przykład, jeżeli jest oferta aktualna wynajmu danego lokalu, wówczas pomysł, koncepcja biznesowa polegająca na prowadzeniu działalności w tym lokalu, no na pewno stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, bo jeżeli ja ją komuś ujawnię, to ten ktoś może ją wykorzystać w ten sposób, że sam pójdzie do wynajmującego i wynajmie ten lokal, uprzedzi mnie. Wtedy ma to pewną wartość, ale jeżeli jest to mój własny lokal, to powątpiewam, czy tego typu informacja rzeczywiście może stanowić tajemnicę. Więc nie zawsze wszystkie tajemnice są warte ochrony, no i tak czasami też to dotyczy takich konceptów biznesowych, jak są na bardzo wczesnym etapie. Kilka razy już zetknąłem się z przypadkami, kiedy kandydaci na biznesmenów wpadali na pomysły biznesowe, które uważali za swoją tajemnicę, co do których chcieli, żeby były podpisywane umowy NDA z potencjalnymi inwestorami, ale koniec końców okazywało się, że ich koncepty biznesowe są tak naprawdę kopiami innych pomysłów biznesowych, oni po prostu kopiami pewnych serwisów internetowych zagranicznych, co do których myśleli, że nikt ich nie zauważy, tylko oni zauważyli, że takie one istnieją, że nie mają odpowiedników polskich, więc jeżeli stworzą polski wariant tego typu usługi, no to już jest coś nowego. No i jeszcze innymi elementami, które powinny powstrzymać nas czasami przed skorzystaniem z NDA, albo czasami spowodować, że na tę chwilę zastanowimy się, zanim taki NDA podpiszemy, to są kwestie czysto praktyczne. Rzecz tym, że umowa niczego jeszcze nam tak naprawdę do końca nie zagwarantuje. To, że mamy podpisany NDA, to jeszcze nie oznacza, że nasze tajemnice nie zostaną wykradzione. Gdyby tak było, no to prawnicy tak naprawdę by spełniali funkcję ubezpieczyciela czy gwarantów. Wystarczy mi dobrze napisana umowa, a już moje tajemnice nigdy nie zostaną naruszone. Tak nie jest, bo najlepsza umowa nie pomoże, jeżeli druga strona będzie chciała po prostu tę umowę naruszyć. A jak naruszy, to czy my będziemy w stanie udowodnić to naruszenie? Czy jeżeli komuś przekażemy informację, to jeżeli ktoś będzie chciał ją wykorzystać wbrew postanowieniom umowy, którą z nami podpisał, to prawdopodobnie przekaże tę informację osobie trzeciej, formalnie z nim niezwiązanej, i ta osoba dopiero ją wykorzysta. I wówczas będzie twierdził, że nigdy żadnych informacji nie wykorzystywał. Ta osoba trzecia skąd się pozyskała, ale skąd? Nie ma pojęcia. Czyli będziemy w stanie wyśledzić, udowodnić, że ta osoba trzecia uzyskała to od naszego kontrahenta? Czasami tak, czasami nie. Ja miałem takie sytuacje, w których ewidentne było, że informacje poufne wypłynęły z firmy mojego klienta, ale nie byliśmy w stanie w żaden sposób udowodnić, że to rzeczywiście miało miejsce. No i wreszcie kwestia wyliczenia szkody. Jak wykazać szkodę? W przypadku naruszenia NDA-ów nigdy nie mam do czynienia z tak zwanym uszczerbkiem, to znaczy z rzeczywistym szkodą polegając na tym, że zmniejszyła się wartość mojego majątku. Wynosił 100, a po szkodzie wynosi 90. Nie, my tylko tracimy potencjalne zyski. Więc jak wyliczyć te potencjalne zyski? Zazwyczaj jak wykazać, jaką szkodę ponieśliśmy, bo ktoś naruszył obowiązek poufności. Więc to wszystko sprawia... Dobrze, proszę zadać pytanie. Poruszył Pan właśnie teraz interesujący temat w powiązaniu z pierwszą prezentacją. Otóż na pierwszej prezentacji, na ostatnim, no przedostatnim chyba slajdzie, widzieliśmy wnioski
wnioski, które między innymi mówiły o tym, jak się zabezpieczyć przed nieuczciwą konkurencją. Jednym z tych wniosków było zawieranie lobby z konkurencją, z klientami. Porozumień ograniczających konkurencję. Tak jest. I teraz, jeśli ja jestem człowiekiem, który zamierza założyć startup, to ja jeszcze nie zakładam, zanim założę firmę, to zaczynam robić sobie to lobby, prawda? Nie odwrotnie, bo po co mam ponosić koszty założenia firmy, jak nie sprzedam. Tylko, przepraszam, gdy pan mógł zadać pytanie, bo tak, ja udzieliłem teraz panu, już zadam pytanie. Bo to jest w trakcie, nie powinno być krótkie. Osoby fizyczne, które nie są osobami prawnymi, nie mają firmy, mogą również podpisywać NDA, bo... Mogą. I czy to, tak. Czy to jest sens? W takim wiedziałem, wypadku? Że to pytanie padnie. Mogą podpisywać, tylko proszę pamiętać i nawet powinny podpisywać z bardzo prostego powodu. Ja przed chwilą wymieniłem definicję tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa. I tam jest mowa o przedsiębiorcy. Otóż tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona w stosunku do przedsiębiorców. Jeżeli ktoś nie prowadzi działalności gospodarczej, no to nie może skorzystać też z ochrony wynikającej z tej ustawy, ale może skorzystać z ochrony wynikającej chociażby z umowy, którą zawrze. Więc jak najbardziej, w tym wypadku powiedziałbym, to jest dodatkowe wskazanie, aby taki NDA stosować. Tylko jak ta osoba się... To jeszcze dalej będziemy o tym mówić, a jeśli nie, to... To możemy po wykładzie. I jeszcze warto pamiętać o tym, jeżeli mówimy o ochronie informacji, koncepcji, to warto się zawsze zastanowić, czy NDA tak naprawdę jest tylko jedyną rzeczą, którą potrzebujemy. Być może to, co chcemy chronić, da się chronić na innej podstawie. I zwykle jest tak, że jak coś się da chronić na innej podstawie, to jest lepsza podstawa, to jest lepsza ochrona. Jeżeli mogę uzyskać patent, to na pewno da mi lepszą ochronę niż zwykłe NDA. Chociaż to będą rzadkie przypadki, bo jednak możliwość uzyskania patentu dotyczy tylko wynalazków, nowych rozwiązań o charakterze technicznym. Nie zawsze to akurat informatyka z góry jest skazana na tutaj niepowodzenie. Tutaj przynajmniej w aktualnym stanie prawnym nic z pomysłów informatycznych wynalazkiem być nie może. No ale także możemy pomyśleć o ochronie prawna autorskiej. Tu tylko proszę pamiętać, prawo autorskie nie chroni koncepcji, idei, ale chroni ich wyrażenie, formę ich wyrażenia. Czyli jeżeli przekażemy komuś książkę z opisem naszych pomysłów, koncepcji, to co prawda te koncepcje nie podlegają ochronie na podstawie prawa autorskiego, ale już sposób ich wyrażenia, sposób zapisania tak. Więc to też są jakieś pomysły zastosowania. No i jeszcze zanim przejdę do omawiania tak już konkretnie krok po kroku treści tego, co jest zazwyczaj w umowie NDA, jeszcze kilka rad. Właśnie pierwsza rada może się wydawać na pozór troszeczkę sprzeczna z tym, co mówili moi koledzy o NDA-ach. Tylko że rzecz w tym, że nie zawsze ten NDA jest potrzebny. Ja już mówiłem, jeżeli to jest bardzo wczesny etap, jeżeli faktycznie być może to, co chcemy chronić, nie bardzo nadaje się do ochrony, nie zawsze proponujmy podpisanie NDA, bo to czasami usztywnia drugą stronę albo sprawia, że w ogóle nie dojdzie tak naprawdę nawet do tego pierwszej relacji biznesowej. Moim zdaniem w momencie, kiedy już oczywiście rozmawiamy o inwestycji, rozmawiamy o współpracy, rozmawiamy o joint venture, rozmawiamy o realnym przedsięwzięciu gospodarczym, NDA jest konieczne, ale nie zawsze na takim bardzo, bardzo wczesnym etapie. Z drugiej strony odmowa podpisania NDA powinna być przez państwa traktowana zawsze jako pewien znaczący sygnał. Jeżeli uważamy, że powinniśmy chronić nasze tajemnice, a ktoś odmawia, to i twierdzi, bo u nas w tym biznesie nie ma takiej praktyki, ja nigdy nie podpisuję NDA-ów, ale zastanówmy się, może tak, a może ktoś nas chce wyprowadzić na manowce, może tak naprawdę jest to po prostu sygnał na to, że mamy do czynienia z niepoważnym kontrahentem, z kimś, kto nie ma zamiaru tak naprawdę respektować poufności tego, co mu przekażemy. No i ostatnia rzecz, za chwilę będę to głębiej objaśniał, nie ma czegoś takiego jak jeden wzorzec NDA, który będzie właściwy we wszystkich okolicznościach, a zwykle nieprawnicy mają taką tendencję, że jak mają wzór umowy, to
już mają ten jeden wzór, ktoś im napisał, to stosują w każdej w każdej sytuacji. Nie zawsze ten sam wzór w każdej sytuacji się sprawdzi. No i teraz taka może nudna wyliczanka, ale myślę, że będzie praktyczna. Pierwsze, co w takiej standardowej umowie NDA się znajduje? Pierwsze, opis stron umowy. Banalne, ale ja to specjalnie umieściłem. Dlaczego? Dlatego, że jedna z największych spraw, która by dotyczyła potencjalnego naruszenia poufności, która trafiła do naszej kancelarii, nigdy nie trafiła na forum sądowe z tego powodu. Otóż nasi klienci mieli pewien genialny pomysł biznesowy, pewną wizję rozwoju pewnego produktu, pewnej usługi, wdrożonej nawiasem później w przyszłości, tylko że nie przez nich, i podpisali NDA. Tylko że wtedy oni mieli spółkę amerykańską, pomyśleli, no to niech ta spółka amerykańska podpisze tę umowę. Ale potem de facto założyli nową spółkę w Polsce, jakiś inny wehikuł, bo myśleli o podatkach, o optymalizacji, już liczyli te pieniądze, które zarobią. I potem się tak naprawdę okazało, że wszystkie informacje te poufne to nie były przekazywane przez tę spółkę amerykańską, która miała NDA podpisane, tylko przez zupełnie inne strony. I w tym momencie zostali po prostu oszukani, bo druga strona sprytnie wyzyskała te braki, zauważyła, że nie było NDA-a, no i po prostu sama przejęła pomysł, dalej go dopracowała i sprzedała z wielkim, wielkim sukcesem na rynku. Więc to jest ważne. A to się zdarza bardzo często, bo jak podpisujemy NDA-a, to często mamy jakąś spółkę, prowadzimy działalność, a potem zapominamy tak naprawdę o tym, kto podpisał tę umowę. Tu trzeba zachować tę tożsamość do samego końca. Kolejna rzecz, cel umowy i uzasadnienie poufności. To jest coś, co się zwykle pomija, a ja uważam, że to jest w ogóle najważniejsze. Bo jak my źle sobie zdefiniujemy, po co w ogóle zawieramy umowę i w jakim celu w ogóle chcemy strzec poufność, to tak naprawdę my nie dookreśliliśmy do końca, co ma mieć charakter poufny. Bo i co więcej, ten cel później jak gdyby stanowi ramy, w ramach, które pozwalają nam na przykład odmówić przekazania pewnej informacji, bo mówimy, owszem jest NDA, ale on zawarty w konkretnym celu, żądanie informacji wykraczającej poza te ramy wskazane w umowie już nie jest nią objęte. Zwykle w umowie wskazuje się, co jest objęte poufnością i standardowy zapis jest taki, poufne jest generalnie wszystko. Mniejsza umowa i treść, wszelkie informacje wymieniane między stronami itd., itd. Jeżeli jest dopisane tylko w celu, że to jest w związku z jakimś przedsięwzięciem, z jakimś projektem, to jest ok, tak? To można jakby to dointerpretować. Natomiast jeżeli my mówimy, że poufne jest wszystko, to tak naprawdę mówimy, ok, poufne jest wszystko, ale tak naprawdę nie wszystko, no bo wiadomo, że część tej korespondencji między nami nie będzie poufnych, bo tam nie będzie tak naprawdę niczego, co ma wartość gospodarczą. Ale ja zwykle nie lubię dawać drugiej stronie prawo do decydowania później, co będzie poufne lub niepoufne. Jeżeli ja za dużo będę chciał, to druga strona się powie, to jest za dużo, ja takiej umowy nie podpiszę i zaczynamy negocjacje, więc lepiej być tu po prostu konkretny i precyzyjny. Pewnym pomysłem na to, by nie było takich walk, jest wybranie takiej koncepcji, że poufne jest to, co oznaczyłem jako poufne. Się to sprawdza w małych projektach, ale w dużych nie, bo strony później po paru miesiącach od podpisania umowy zapominają, że miałam taką zasadę przyjęły, no i potem już zapominają dopisywać poufne, mimo że chcą, żeby to było poufne i wtedy niestety ta koncepcja się nie sprawdza. Tradycyjnie też w umowach NDA-owskich są takie długie klauzule, o których się mówi. Tym niemniej nie uważa się za poufne następujących informacji, tu się wylicza. Te, które są w domenie publicznej, te, które są dostępne publicznie, te, które zostały samodzielnie opracowane przez stronę otrzymującą informacje i tak dalej, i tak dalej. Czasami te klauzule potrafią zająć pół strony, całą stronę. Jeśli ktoś chce, można je mieć. Natomiast warto też pamiętać, że one sprawiają, że umowa jest długa. Jak mamy problem z drugą stroną, by ją przekonać w ogóle do NDA-a, to może nie róbmy takiej umowy od razu długiej, która dla drugiej strony też będzie jak gdyby stanowiła dodatkowy argument, żeby po prostu NDA nie podpisać. Czasami lepiej mieć jakikolwiek NDA, przynajmniej z określonymi podstawowymi elementami, niż żadnego. Zwykle są też zapisy dotyczące obowiązków stron, komu informacje mogą być przekazane, w jakim celu. Umowa wiąże tylko strony, które ją podpisały, czyli nie wiąże na przykład osób trzecich,
a czasami tym osobom trzecim trzeba przekazać informacje. Na przykład w ramach due diligence, o którym mówił mój kolega przed chwilą, no trzeba przekazać informacje o biznesie, który badamy, prawnikom, audytorom, doradcom podatkowym, no, czyli osobom, które z nami umowy nie podpisały. No więc tu trzeba zadbać o to, żeby jeżeli osoba, która otrzyma od nas informacje poufne, przekazywała je dalej, żeby też zawarła odpowiednie porozumienie o poufności z tymi osobami trzecimi. I teraz uwaga. Jeżeli jesteśmy, wierzymy drugiej stronie, znaczy jeżeli uważamy, że oprócz tego, że podpiszemy NDA z kimś, to jeszcze ta mamy zaufanie do drugiej strony, no bo to jest osoba, firma z reputacją albo są jakiekolwiek inne powody, że im ufamy, to może to wystarczyć. Jak nie, to może to nie wystarczyć, bo jak my sprawdzimy, czy ta osoba podpisała umowę z tymi doradcami? Zażądamy ich? Pewnie nie. A jak zażądamy, to proszę Państwa, założyć 90% przypadków, że nie było takich umów. I mówię to, i wiem, co mówię. Więc jeżeli bardzo jesteśmy nieufni, to możemy wręcz zażądać, że jeżeli podpisuje z osobą trzecią, to musi nam przekazać informację, komu przekazała i załączyć kopię umowy, którą podpisała z tą osobą trzecią, jak jesteśmy bardzo nieufni. No i zwykle się wpisuje okres związania poufnością, zwykle bywa tak, że pewne tajemnice po upływie jakiegoś czasu przestają być tajemnicami, albo już nie ma dla nas znaczenia, że one przestaną być poufne. Zwykle się wpisuje postanowienia, które mówią o tym, co się dzieje po rozwiązaniu umowy, po upływie okresu poufności, zwykle o tym, że trzeba zwrócić wszystkie nośniki informacji, czyli dokumenty. Czasami to bywa strasznie trudne, zwłaszcza jak tego jest sporo, ale zamiast tego praktykuje się czasami takie oświadczenie, znów oparte trochę na zaufaniu drugiej strony, że zamiast dostarczania nam z powrotem tych kopii dokumentów, i tak przecież nie wiemy, czy sobie kopii zachowała, to żeby złożyło oświadczenie, oświadczam, że wszystkie dokumenty, wszystkie nośniki, na których są informacje mi przekazane, zniszczyłam. No, to tylko oświadczenie, ale w wielu przypadkach to powinno wystarczyć, albo przynajmniej uprzytomnić komuś, że może ponosić odpowiedzialność, jeżeli to byłoby nieprawdziwe oświadczenie. No i kara umowna, tutaj kolega przed chwilą mówił, dlaczego kara umowna jest sensowna. Ja mówiłem jeszcze o tym, że no bardzo trudno jest dowieść wysokość szkody ewentualnie wyrządzonej naruszeniem obowiązku poufności, więc bez kary umownej tak naprawdę NDA jest kompletnie nieskuteczne. Jakaś kara umowna musi być, pytanie jaka wysokość. Za wysoka nikt nie podpisze, za niska to tak jak zaproszenie do kupienia naszych informacji poufnych za kwotę równą wysokości kary umownej, na przykład 1000 zł. No i na koniec takie tradycyjne rzeczy w każdej umowie, umowa w dwóch egzemplarzach, tak, prawo właściwe, sądy właściwe. To już temat na pewnie zupełnie inny wykład, dlaczego wbrew pozorom te postanowienia czasami bywają ważne. No i na koniec tylko taka już praktyczna zupełnie uwaga, jeżeli mamy wzór umowy i nie mamy zupełnie czasu, nie mamy prawnika, ale chcemy ten wzór dostosować do naszej sytuacji, to wstawmy przynajmniej taką jedną klauzulę, bo zazwyczaj w tych wzorach tego nie ma. Po co my tak naprawdę przekazujemy te informacje i czego one będą dotyczyć? I ta klauzula może bardzo często po prostu zwyczajnie sprawić, że ta umowa, którą zawieramy, przestaje być jakąś pustą formułką, tylko zaczyna nabierać życia i sensu biznesowego w naszej konkretnej sytuacji. Okej, i to tyle ode mnie, dziękuję.